Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami najpierw kwalifikacje, jeżeli chodzi o ligę F1 Classic Series. Jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, w Abu Dhabi, no i przed wami właśnie kwalifikacje, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i zapraszam was naprawdę na wielką, wielką frajdę tutaj i przygodę z innymi graczami. Zobaczycie, jak się ścigamy, jak to wszystko wygląda. Także już teraz, już za chwilę kwalifikacje do Abu Dhabi. Blokowałem się kołem i zatamowałem. Nie wiem, czy po 4 tygodniach wróciłam, bo zaszyłem się w lesie. Okay. Nikt już nie tknę herbaty. A ja się bawię z DRS-em. Jo, pierdolę, ale przystrzeliłem! Jezus Maria, myślałem, że walnę w tą barierkę. Dlatego panie posłuchaj, uspokój się! Nie, ja się zagapiłem na tablet. Człowieku, ja się zagapiłem na tablet i tak się patrzę, żeby pójdzie znać wreszcie. Można łatwo uczyć korku. Robert! O, wow, Jezus Maria! Ale bym barierkę zarąbał. Coś mi się słabo jedzie. Na próbie to sobie... Pana te skillsy, Babet, lecimy po to. Lecimy po pole position. Pole position. No tak, inżynier Sebastiana Fetela, coś tam, bam. To takie, no to takie pole position. Dobra, te pierwsze okrążenie chcę je mieć po prostu, żeby mieć. A potem już się będę poprawiać. Moim celem na kwalifikacji jest zawsze mieć jedno okrążenie, no bo ostatnio z tym było nawet ciężko. Nie być w dolnej części stawki. Ostatnio w ogóle sobie przez spadek włączyłem rygorystyczne na kwalifikacje do My Teamu i nie zrobiłem żadnego okrążenia i skończyłem Q1 jako ostatni bez czasu. U Jezus, finala byłaby, ale się przestraszyłem, że zrobię niejakiego roba. Puści mnie ten, co jest na prostej, czy nie? Ten, co jest na prostej, to mnie puści? Nie puści cię. So driver. Kafir, o. So driver, it's Babet. No overtake. Ale kafir, no. Ale słaby czas będzie. Kopy, ja się załamałem z twoim, nie? Ja mogę taki przyjechałem, bo przyjechałem. O kurde, P1. Ile tam miałeś? 1.38, no nie jest zbyt dobre, ja jadę kolejny. A w ogóle wiecie z takiej gry opony są bardzo bekowe? 14, bo ja to na jednym komplecie potrafię zrobić 6 okrążeń i ciągle takie same czasy wygrywać, więc tak raz jesteś do bani. Ten co dowalił. Słaby czas, daj spokój. Lepszy od mojego. No, i to sporo. Ten kierowca, który jest przede mną, zjedzie mi, bo ja chcę do pitlane. O, jak się strzelił. W ogóle jak ja jechałem, to Kahir jechał na AI, nie? Jechał mu bot, no i myślałem, że mnie nie przepuści już. To powinno być niedozwolone, że sobie jedzie, kurde. Jedziesz, dawaj, jedziesz karambolem. Ale ja już sekundę się nie poprawiam, cwaniaku. Cwaniaku. Ale ciebie cwaniak, kolor. Chciałem zrobić taki ładny drift po trawniku i polecieć tutaj przez ciebie. Ale co za
Box. Nie, czekaj, to ty jedź, kolwiek, bo ja się nie chcę sobie zblokować. Jaki miałeś czas na MG? 1:35:09. Ktoś się zda na szybkim, czy to normalny zjazdowe? A skąd mam wiedzieć, kto jest za tobą? No, dlatego się was pytam. Ja jestem. O, witam cię bardzo serdecznie, panie AMG. Witam bardzo serdecznie, panie Baweciarz. Dobra, widzę, że twój zespół, a czy nasz zespół, no kurde, nie. Co się stało? Klover, gdzie coś jest? Ja przecież się przeniknąłem. Jak? Zaczynam się tej gry bać. Przecież obok siebie jesteśmy. Zawsze jakiś progres, nie? Dawaj, wiesz, ja jestem teraz pole position. Ziętek. Super. Ale niestety nie dostanę za niego 2 punkty w szkole. No niestety, no bo to... No bo to było zbyt... Dobra, Clover, ja pierwszy wyjeżdżam, więc tutaj szykuj się, więc tutaj... Przepuść mnie, czekaj, ja już wyjeżdżam. Soft tire, Zaraz się rozwalimy. Full China, lecimy z tym koksem. Brum, brum. Ciekawe, co z tym lordzikiem. W ogóle wiesz co, ja odjebałem u siebie w treningu? W my teamie? Człowieku, nie uwierzysz w to, co ja ci powiem. Rozwaliłeś się. Nie. Na wyjeździe na z okro... Nie. Wszyscy zjeżdżają po opony deszczowe. Ja chcę, że nie zmieściłem się do boksu. Silverstone. A jaką tu się jedzie strategia, jak ma się softy na start? No idea. Nie jechałem w tej grze na tym torze od dobrego pół roku, więc nie pamiętam. No ja też właśnie, za nie. A w ogóle słuchajcie, AMG, słyszałeś, że Hamilton dojechał na 3 kołach do mety? Nie, yes. Co ty gadasz, kiedy? Clover, to powiedz, żeby pan Hamilton mi nosił Pirelli, co ja zrobiłem w Formule 2, powiedz Clover. Dojechał na 2 kapciach pierwszy. No ale to jest gra, ludzie. Ale człowieku, słuchaj, ja normalnie miałem 30 sekund przychodzi, bo tak było. Zaczęliśmy my wyścig na sucho, potem wszyscy pitowali na pierwszym okrążeniu na opony deszczowe i jechali na jeszcze jeden pit stop, a ja pojechałem tylko na jeden. Ale wiecie, ja jadę 100%, to normalnie trzymałem, miałem tak. Tylny miałby po 100% i przy wjeździe na prostą mi siadł i jechałem tak z kapciami. I patrz, było 30 sekund przy wjeździe na prostą, skończyło się na 3 sekundach tylko do mnie. Ja już na zakręcie problemy miałem, no bo już widziałem, że pękają. Powiedziałeś, że jestem za tobą jak coś. Dobra, to jedź. Robi czas teraz Clover, dobra, poznajmy Clovera. Jedź teraz po pole position. Pole position. Tak, tylko 3 sekundy do urwania. Tak, ty moja spinalo, jedziesz po to. Pole position, B1. Rozpierdol Sebastian, nice job. Ferrari, nie działają mi hamulce, okej, okay? Sebastian, zatrzymaj samochód. XD. Fajnie. To jest inteligencja Jeffa, nie? A myślałem, że Jeff jest jedyny w swoim rodzaju. Sorry Jeff. Masz zmarł kątek następny. Ale nie, rozwalasz się, karambol, nie masz połowy skrzydła i połowy koła. Okej, okay, box. No Jeff mi się kiedyś zbagował, ja się rozumiem, a on... Wow, ależ tu mocny dzwon, trzeba jechać do boksu. Inteligencja Jeffa mnie czasem po prostu rozwala, jak tak sobie myślę. O tym, o naszym świetnym inżynierze wyścigowym. O Jeff Rayu. Ale zblokowane koło, Clover. Ja nie ścinałeś tych tarek. Ja jadę za Cloverem, fatalne okrążenie. Ale Clover ładnie jedzie na tej kierownicy, podoba mi się. No ja jeżdżę teraz na klawiaturze, ponieważ kierownicy nie wziąłem. AMG na klawiaturze czy na kierownicy zrobiłeś to? Na klawiaturze. Okay. Niech Kondia się od niego uczy.
Tak jest. To było dobre. 5/10 P5. Krover! Marcin, narcie jest drugi. Krover! Ładaj, Krover! Matko, jedu da. Ja sobie pojadę jeszcze jedno. Co mam do sprawdzenia? Opony na starcie, ich świeżość. Tylko go spokojniejsze zrobię, żeby tych opon nie zarażał na start. Ja mam jeszcze jeden komplet tajer. Tylko że ja go sobie odpalę ten na ostatni. Ale wiesz, że tutaj startujesz, wiesz, na oponach, na których zrobię ten wczas w falach. Wiem. O chuj. No właśnie. Co było to tak od razu? Bo nie to ja zrobię jeszcze jeden najlepszy czas w falach. No bo straciłem. Mi został jeden komplet softów i troszkę chyba go sobie oszczędzę za wyścig. No ja też, że teraz wyjeżdżam na drugim softach. Ja nie wyjadę dzisiaj, bo ja chcę ten komplet softów na wszelki wypadek mieć oszczędzony na ten wyścig, bo to wie co się wydarzy, nie? Nie, czekaj. Ja jeszcze mogę urwać max 20, ktoś mi sprawdzi, żebyś to jakby urwał 20, bo ja straciłem, bo ja przez swój głupi błąd straciłem właśnie 20 w pierwszym sektorze. Ej, a Krover, weź mi sprawdź, jak się poprawię pół sekundy, to który będę? Pierwszy. O, dzięki za info. Rodzika dalej nie ma. Matko Boska, do boksu się nie zmieściłem. Ja. Włączyłem wsteczny. Włączyłem wsteczny bieg. I nie dostałem dyskwy. Ale można na chwilę wsteczny, to nie jest nic dziwnego. A ja przyjechałem dobre 5 metrów. 102 metry, nie? No tu było na serio takie coś. Została 5 minut chwali, Babet. Jak chcesz, to lecimy. Nie, ja teraz na softach nowych pojadę. Albo nie. Nie, ja teraz wjeżdżam na meda. Tak ja sobie i się dotankuję na 4 okrążenia, jakieś tam instalacyjne sobie porobię. Powiedz, z jakim numerem jeździ, tak z ciekawości pytam? Ja? A z jakim no. Ty? Z jakim ty? 93. 98 chyba, albo 7. Okej. Okay. Szlak! Paręnaście tysięcy za nerdziem jestem. Nie no, ja już 30 raczej nie uwielbiam. Nawet 3 dychy to będziesz może blisko narkowany, ale mała szansa w prawej pozycji. Jak można więcej paliwa dać? A konfiguracja samochodu, ja tego kurde wszędzie szukałem. Obciążenie paliwowe. Dobra, ja sobie daję obciążenie, wiesz, spędzę sobie wiesz, żeby potrenować. Ja już nie wyjadę chyba, będzie chyba nie zdążę. Wyjedź sobie na meda. Ale stopiłem ten zakręt. Wyjedź sobie na meda, żeby sobie potrenować. Jestem 2000 w plecy. Jestem dotankowany na 9 okrążeń, no raczej tyle nie zrobię. Przy okazji wyjazd speedway muszę sobie potrenować po moim ostatnim wybryku. Dobra, spróbuję jeszcze na meda się przejechać, bo coś działam. Kurde, znowu bym przy wyjeździe z boksu zarył, widzę. Ja zrobię kółko na medach jedno, zobaczymy co zrobię. No ja chcę zrobić minimum takie sobie 2 okrążenia instalacyjne. Jezus Maria, ale ty przestajesz. Jak może mi się uda pobić jeszcze ten. Może mi się uda jeszcze nerdzie pobić na tych medach, to będzie super. Nie, ja chcę sobie tutaj przejechać jeszcze ten. Jeszcze okrążenie, takie 2 okrążenia, takie wiesz, takie o. Wpadłem za nerdę. Ale byłaby beka, że ja teraz wykręcam pole position. Darkoven dowalił, wpadłem na czwarte. O, czyli jesteśmy blisko siebie. Obok siebie. Ale dałem dupy na dwóch pierwszych. Dawaj Darkoven, po PP. Ale ja mam już ten, zjazdówkę teraz. A dobra. Ale nie musisz mieć zjazdówki, możesz pojechać jeszcze jedno. Nie mam baterii. A to sobie pooszczędzaj. Pohamuj tam sobie w zakrętach. Albo po prostu wyłącz ERS, jedno z dwóch. Temperaturkę trzeba trzymać.
Dobra, ja sobie jadę to okrążenie na medach takiego. Na dwa powinno mi się udać. Ja sobie ten jeden kubel softu zostałem na wyścig, bo jak zawsze bo to się uda, że w końcówce trzeba będzie softy zakładać, kto wie. O, Darkoven! Masz najszybszy pierwszy sektor. No ja już jestem cztery... Wiesz? No ja już jestem pięć dych w plecy, więc L. Lecimy z tym koksem, Pawleciarz. Dobra, Clover, obserwuję cię. Dajesz. Full Met Power, pana ten umiejętność. Mafeciarz. Co? Jezu, na proszę mikro. O, Kamul wbija do sesji. Co, mnie się chwalę? No, kończą się, minuta. Dobra, to może zdążę. Nie, już jest 56 sekund. Nawet nie zdąży zrobić wyjazdowego. Ale on tylko na wyścig, nie chodzi na wyścig. Kamul! Siema, morduje moja! Biedronka dojechała! Tu wiesz, napraw mikro albo coś, bo ja sam nie wiem. Tu. On jest w patce lejców, któremu daje internet. Zbinalak po kółku. Ty nie wiem, ja... Ja może jeszcze jedno wjechać. Czasami masz spoko mikro, czasami masz zepsute. No tak właśnie jest. Kamul, ty wbiłeś? Kamul, jakie robiłeś czasy na tym, na... On to jest profesjonalistim racing. No ja wiem. Nie wiem, no, chyba 4.8 mam. O kurwa. No bo to jest profesjonalistim racing, no serio. W tej grze nie byłem taki dobry jak w dwudziestce. 34.8. Wbiłeś, Kamul? Ja tutaj będę jechać, żebyś ty miał czas. 27.8 km/h. Kamul, wbiłeś? No nie, ale ja ten, dopiero na wyścig będę. No a już się kwalifikacje kończę. No a ty już nas oglądasz? No właśnie w lobby jestem. A to dobra, to luz. Ej, Kamul, przełącz się na mnie, teraz będzie taka rura w bandę. Kamul, oglądasz mnie? Rozwal, dopiero co polerowaliśmy w ostatnim sezonu. Umarł! Ja mam wolny miejsce w zespole, jak chcę? Ale jak komu nawet mi się nie urwało? Co jest? Komu mi się nie urwało? Mam wolne miejsce w zespole, to chcę chętny, bo mój teammate chyba... Kamul jest chętny. Nie, muszę reprezentować Biedronkę. Lepsza Biedronka niż Zapka.